Witam wszystkich. Podróży po Polsce ciąg dalszy. Byłem właśnie w Szczecinie u pana Roberta, tylko że go nie dostałem, mister akumulatora. Kupiłem akumulator i kupiłem jeszcze kawę. Bardzo dobra mieszanka kaw. No i chciałem się zapytać o dołożenie akumulatora, tak zwanego hotelowego, tutaj do Sprintera. No i że to jest rocznik 2022, no to jest troszeczkę mały problem. Mam tu rozrysowane co i jak trzeba tu podłączyć. No i jest taki delikatny problem, bo o ile do zwykłych samochodów taki separator się stawia za 300 zł i on wtedy ładuje ten hotelowy akumulator, to w tym jest inteligentny alternator i trzeba by było jakieś takie inne urządzenie wstawić za 1500, ale jeszcze jakiś przekaźnik pod stacyjkę, pod prąd od stacyjki. No i tak porozmawialiśmy no z pracownikiem, bo pana Roberta nie było, był w Warszawie, chciałem się spotkać osobiście, ale no niestety nie udało się. No i ten pracownik mówi, że do kapitana przyczepy trzeba pojechać i on takie ma coś od ręki i no ma to wszystko, montował już do takich nowych samochodów, więc wie co i jak to zrobić. No ale do Elbląga mam 580 km, no i tak jadę w tamtą stronę, ale jesteśmy gdzieś przed Kołobrzegiem i tam zajedziemy sobie nad morze odpocząć troszeczkę. Odpocząć, jeśli można by nazwać odpoczynkiem, na wakacjach przecież się nie odpoczywa, nie? No i jedziemy nad morze, tu jesteśmy na mopie, Magda poszła do toalety. Ale co, kupiłem chociaż akumulator do 6810, zaraz wam pokażę. Mam akumulator. To jest akumulator R1. Taką ma naklejkę, to nie wiem czy wam coś to powie czy nie. R1. I to jest 140x800. Akurat będzie mi się tam mieścił. No i on ma, zaraz zresztą wam pokażę, on ma 1000, znaczy normalnie ma na naklejce 800 prądu rozruchowego, a urządzenie wskazuje 1000, to pomiarowe, więc zobaczymy, może w końcu porządny akumulator kupiłem, tak mi polecaliście, żeby od tego pana kupić, więc zobaczymy. Nawet jakby co, to będzie jakaś gwarancja, a nie w tych sklepach takie nie wiadomo co się kupuje. Zaraz wam pokażę tą kratkę. O, tu mamy, nie, nic, nagrywam. Nagrywam. Tu jest typ pomiaru pełny, napięcie zmierzone 12,84, zdolność nominalna 800, zdolność zmierzona 1034, temperatura pomiaru między 15 a 30, rezystancja za 100%. I to jest tu dobre. O, tak to wygląda. Tak wygląda akumulator, który kupiłem. No i zobaczymy, czy będzie poprawa przy zapalaniu. Czy po prostu tamten, co mam, to tak jakby to faktura przebija, nie wiem czy było widać. No, więc sprawdzimy. I tak się zastanawiam jeszcze, ale tak się zastanawiam w ogóle, czy montować ten akumulator hotelowy, bo tak naprawdę ten samochód nie jest mój. I no, nie mogę tutaj nic bardzo, tak jak gdzieś tam kiedyś wspomnieliście, że sobie założyłem te fireneczki czy tam coś, to tak naprawdę nie mogłem tego zrobić, tym bardziej nie wiem czy tu ingerować tak w instalację elektryczną i dokładać takie coś, nie wiem, zastanawiam się, tym bardziej jeszcze widziałem filmik tego Kiki Świat, taki wyjechał w trasę i tam ma problemy cały czas z tym samochodem elektronicznym, teraz ostatnio mu się instalacja zjarała.
Więc wolałbym uniknąć takich awarii. Aczkolwiek musiałbym tylko podłączyć poprawnie to Webasto, bo z tym panem tam, co rozmawialiśmy w Szczecinie, na Gryfińskiej, że po prostu mi ktoś założył źle zamontował, źle podłączył mi to Webasto i trzeba bezpośrednio pod akumulator podłączyć. On to mówi, że się wpieli pewnie gdzieś w instalację i tak to wygląda, no. I żeby się nie rozłączało po pół godziny, to trzeba wpiąć się prosto w akumulator. Dobra, widzimy się gdzieś nad morzem. A dzisiaj gorąco, 29 stopni. Może po nóżki pomoczymy, co? Jesteśmy w koło brzegu, nad morzem. Oczywiście woda zimna, jak to nad polskim morzem. Meduzy pływają. Nie wiem, czy nam nic nie zrobią. Nie zjedzą mnie, nie porażą mnie prądem, nie poparzą mnie. Tam jest meduza, nie wiem, czy widać. A widać trochę na filmie. No. O, tutaj koło nogi mojej jest. Ale czyściutka woda. Czyściutka woda. Czekaj, w koło brzegu, tak? Dobrze powiedziałem, bo ja lubię przekręcić. No. W koło brzegu jesteśmy. Czyściutka woda. Fajna. Tylko, że zimna. Myślałem, że się pokąpię, ale jednak nie odważę się tutaj wejść. Nie. O. Ładnie. Ładnie. Ogólnie to jesteśmy głodni. I zaraz spadnę. No. Się patrzę w kamerę i chodzę po tych słupach. Jesteśmy głodni, trzeba gdzieś znaleźć miejsce jakieś. Ale powiem wam, nawet sporo ludzi jest. Nawet sporo ludzi jest, jak na to porę roku. Się 12 września. Do 16 wykupiliśmy sobie parking. Która jest godzina? Co? A, 20 po pierwszej. Do 16 parking, 16 zł kosztował. Elegancko. Co on tam sprzedaje? Coś chodzi, sprzedaje, ale nie wiem co. Chłodno, tak chłodno, powiem wam, jest. W samochodzie gorąco, było 30 stopni, a tutaj tak jak to nad polskim morzem, jak to mówię, jak to Michał mówi. Zawsze zimno i woda zimna. Taki fajny tu jest piasek, powiem wam. Taki sypki, taki puderek. Taki puderek, a mokry to tak śmiesznie wygląda. Taki wyblakły, nie ma koloru. Obczajcie tu. Nie wiem, czy to słyszycie, ale piasek wydaje śmieszne dźwięki. My już po obiadku, do 16 mamy czas, to jeszcze jakieś 45 minut. Muszę trochę popracować na telefonie. Zrobię dla was film. I może skompletuję maszyny na ciężarówkach tam we Francji, żeby mi to przywieźli. Popatrzę na ogłoszenia. Tu są jakieś leżaczki, mówię do Magdy, żebyśmy się tutaj poleżeli z widokiem na morze, ale niestety z tej strony nie ma widoku. Nie ma widoku na morze. No. Ale to są betonowe jakieś.
Nie? To są betonowe. Bo plastiki to by zaraz było. A, zdewastowali. A betonowe też, wiesz, mogą. Ale już nie tak, nie wyniesie z tym tak bardzo. Patrz, jest zadaszenie, ale akurat nie pasuje. Ty, ale zobacz, to można przestawiać chyba. Zaraz zobaczymy, czy to jest ciężkie, czy nie ciężkie. Polbruk. A nie, nie, to jednak betonowe. Polbruk jest. Nie przestawi się tego. Chyba, że można przestawiać te parasole. Ale to nie, to nic nie da, bo słońce tak akurat pada, że to się nie da. Znaczy, nie, to powinno się być na słońcu, nie? Ale chodzi się schować, żeby przy telefonie popracować. Dobra, to najwyżej siądziemy sobie. Słuchaj, Magda, pójdziemy sobie siąść dupą na piasku najwyżej i posiedzimy, ja i sobie zrobię to, co mamy zrobić i będziemy musieli uciekać. Tam jakiś fajny hotel w oddali, z kawiarnią taką, z widokiem na morze. No, ale piękny. Ale jaka pogoda piękna. Nie wieje, cieplutko. Tu są jakieś, ale to chyba się wypożyczę te leżaki, co? Usiedliśmy sobie tak tutaj. Przy brzegu tej wydmy popracowałem i powiem wam, że kupiłem taki głębosz Lemkena i pług pięcioskibowy obrotowy i może uda się razem to wszystko ciężarówką przywieźć z Francji, te trzy rzeczy może, bo ten chłopak, co tam gdzieś jeździ ciężarówką, to mówił, że jakby była cała ciężarówka załadowana, to by mógł to przywieźć mi nawet na miejsce, nie? Bo jak z jedną maszyną, to mu się za bardzo nie opłaca i tylko najwyżej do Radomia i z Radomia musiałbym odebrać, jeśli chodziło mi o ten siewnik. No, zostało nam jeszcze 15 minut i czas padać, bo miejsce parkingowe zaraz się kończy. Zrobię wam jeszcze film, zmontuję ten film teraz, co nagrywam i jadę dalej. Jadę dalej, może odezwę się do Adriana. Może go odezwę, odwiedzę, odezwę się i odwiedzę go może po drodze. To będzie po drodze, jak będę jechał teraz do Mateusza, to będzie po drodze pewnie. A jeszcze muszę znaleźć jakąś miejscówkę na noc, musimy sobie znaleźć, więc pozdrawiam, trzymajcie się.